Hej, Mia. Wow, jaki ładny obraz. Dopiero się uczysz? Jestem pod wrażeniem. Hej, Marty, a ty co prawiasz? Hej, Marty, to nie było miłe z twojej strony. O nie, tak mi przykro z powodu twojego obrazka, Mia. Możesz go namalować jeszcze raz? A Maverick nauczyłby Martiego dobrych manier. Hej, Maverick, nie ma czasu na jedzenie. Mia musi znaleźć Martiego. Marty zniszczył malunek Mii i uciekł. Znajdziesz go dla Mii? Hej. Świetnie, dziękujemy, Mavi. A teraz przygotujmy się do akcji. Czemu się zatrzymałeś? Hej, Mo, porysowałeś sobie karoserię? To świetny pomysł, Maverick. Mo, czy mógłbyś nam pomóc odnaleźć Martiego? Doskonale, zatem znajdźmy go! Hej, Mia, zobacz! Przyjechał Maverick i Mo! Razem znajdą Martiego! To dobry pomysł! Znajdziemy go szybciej, jeśli się rozdzielimy! Okej, zatem do dzieła! Tutaj go chyba nie ma! Tutaj też nie? Tam też go nie ma, Mia? Chłopaki, Mia go znalazła! Maverick, możesz użyć swoich dopalaczy, żeby go dogonić. Tak jest! Cała naprzód! Hej! On próbuje uciec! Szybko, zatrzymajcie go! Dobra robota! Śmierdząca sprawa! Właśnie tak skutkuje robienie psikusów innych. Haha, teraz potrzebujesz pomocy, żeby stąd wyjść. Maverick ma rację. Marty, najpierw musisz przeprosić, że zniszczyłeś malunek Mii. O, widzisz, nie było to takie trudne. A Mia ci wybaczy. Okej, a teraz wyciągnijmy cię z tego bagna. Czy ktoś z was ma linę? Doskonale! Okej, teraz wszyscy ciągniemy! Co? Twierdzisz, że Marty powinien jeszcze zrekompensować coś dla Mii? Jestem zaintrygowany.
Wow, wszystkie zarysowania zniknęły. Dziękujemy, Mia. Mo, wygląda od razu lepiej. Haha, Marty, wyglądasz świetnie. I na przyszłość pamiętaj, żeby nie niszczyć pracy innych. Świetna praca zespołowa, moi przyjaciele. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, chłopaki. Straszne to miejsce do kampowania wybraliście. Marty i Mia rzucili wam wyzwanie, że nie dacie rady spędzić tutaj jednej nocy? To faktycznie będzie wyzwanie. W ogóle się nie boicie? Twierdzisz, że Milo się boi, a ty nie? W takim razie wygraną macie już w garści. A co to było? Słyszeliście to? Cokolwiek to było, uciekło. A może powinniśmy zawiadomić Mavericka, co? Ależ to był skok! Wybacz, że przeszkadzamy, ale Moe, Milo i Mitch potrzebują twojej pomocy! To właśnie oni dzwonią! Mike, Maverick chce, żebyś pomógł mu złapać ducha w lesie. Chłopaki, Maverick i Mike są tu, żeby wam pomóc. To pewnie tylko wiatr. Widzieliście to? Co? To chyba jakieś zwidy. Masz rację, Mavic. Musi być jakieś wyjaśnienie tego zjawiska. Na.
A czego teraz szukacie? Badabał. Myślicie, że ktoś tutaj stroi sobie żarty? Ha. Zobaczcie, to Mia! Bagu! Mia, muszę przyznać, że udało ci się wszystkich nabrać! Mia, na pewno przyleciałaś tutaj sama? A więc, co to było? To tylko Marty. Nauczyliśmy się dzisiaj ważnej lekcji. Kiedy zrobi się komuś żart, trzeba się do niego przyznać. Kolejna zagadka rozwiązana. Dziękujemy wam za pomoc, przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, Mike! Jak się dzisiaj miewasz? Fajnie! A co dzisiaj porabiasz? Robisz kolację? Wygląda na smaczną i zdrową! Hej, Mo! A ty jak się miewasz? Wyglądasz na wykończonego! Może powinieneś odpocząć? A to co było? To pewnie wiatr. Nie ma się czego obawiać. Powoli się ściemnia. Myślę, że powinieneś zabrać swoją kukurydzę i wracać do domu. O nie! A gdzie się podziała twoja kukurydza, Mike? Co teraz zrobimy? Myślisz, że ktoś ją zabrał? Okej, mam plan. Ty zostań tutaj, a ja zawiadomię Mavericka. On na pewno będzie wiedział, co robić. Hej, Marty, co porabiasz? A ty, Maverick? Wygląda na to, że świetnie się bawicie. Maverick, chyba ktoś cię wzywa do akcji. Maverick jest wezwany do akcji. Ale nie martw się, niebawem wróci. Hej, Malcolm, co tam szukasz? Aha, bawisz się w archeologa? Ciekawe, czy już coś odkryłeś.
Malcolm, mamy dla ciebie bardzo ważne zadanie. Zobacz, nadjeżdża Maverick. On zaraz ci wszystko wyjaśni. A więc Mike przygotowywał swoją kolację z kukurydzy, kiedy ta kukurydza nagle zniknęła. Teraz będzie głodny. Pomożecie mu? Okej, zatem ruszamy. Głowa do góry, Mike. Odnajdziemy twoją kolację. Maverick przyprowadził ze sobą detektywa Malcolma. Malcolm, pokaż co potrafisz. Mike, czy mógłbyś wyjaśnić Malcolmowi, co tu zaszło? Mike jak co wieczór zbierał swoje plony i przygotowywał jedzenie na kolację. Kiedy chciał zabrać kukurydzę do domu, zauważył, że ona zniknęła. To bardzo dziwna sprawa. Mike, czy ktoś też tutaj był z tobą? Mike twierdzi, że nie. Aczkolwiek wcześniej widział tutaj Moe. Hej Moe, Malcolm chciałby zadać ci kilka pytań. To zajmie tylko chwilę. A więc, co tutaj robiłeś na polu Mike'a? Moe twierdzi, że ciągnął kawałki drewna. Potrzebuje ich, żeby zbudować mały domek z drewna. Ale gdzie są teraz te twoje deski, Moe? Moe mówi, że był tak zmęczony, że musiał odpocząć. Jego deseczki leżą tutaj. Moe nie podoba się, że jest traktowany jak podejrzany. Czy macie jakieś dowody, że to on? Wychodzi na to, że Moe nie jest winowajcą. Musimy szukać dalej. Już dobrze, Malcolm. W końcu znajdziemy tego, kto zabrał kukurydzę. Zobacz, mamy tu jakieś ślady. Jedźmy za nimi. Dobra wiadomość. Jest ich coraz więcej. Podążamy za nimi. To wygląda interesująco. Mike, chyba odnaleźliśmy twoją kukurydzę. Teraz to ma sens. To wiatr przesunął te wszystkie kolby kukurydzy i schował je za młynem. Malcolm chciałby przeprosić cię, Moe, za to, że traktował cię jak podejrzanego. Oczywiście, że wszyscy widzieliśmy, że to nie ty. Miłej kolacji, przyjaciele, i do zobaczenia w następnym odcinku! Hej chłopaki, a o co się tak kłócicie? Aha, chcecie sprawdzić, kto jest silniejszy? A może zorganizujemy zawody strongmanów? Myślę, że nawet Maverick będzie zainteresowany. Doskonale, zatem zawiadommy go. Hej Maverick! Co porabiasz? Wow, jestem pod wrażeniem. Zobacz, Max i Mike nie mogą zdecydować, kto z nich jest silniejszy. Ale podsunąłem im pomysł. Zorganizujmy zawody strongmanów.
I'm out. No, no. Hej, Mia. Ładne lądowanie. Gotowi na przygotowanie naszego konkursu? Doskonale. A jakie konkurencje wymyślimy? O, cześć, chłopaki. Przyjechaliście nam pomóc? Pobudkę, chłopaki. Czas rozpocząć nasz konkurs. Konkurencja pierwsza będzie polegać na tym, żeby włożyć te głazy na te podstawy. Ten, kto uniesie najcięższy głaz, wygrywa. Okej, a więc zaczynamy. Czas minął. Wygląda na to, że to Mike uniósł najcięższy głaz. Okej, w tej konkurencji musicie przerzucić tę beczkę nad tą poprzeczką. A każda kolejna beczka jest cięższa od poprzedniej. Maverick, lepiej stąd zmykaj. Max, ty przerzuciłeś najcięższą beczkę, a zatem ty wygrywasz tę konkurencję. A teraz będziemy mieć wyścig. Ten, kto pierwszy przekroczy linię mety z tą beczką, wygrywa i zostanie ogłoszony najsilniejszym monster truckiem w naszym mieście. Trzy, dwa, jeden, start! Idą łeb w łeb! Mike, co się dzieje? Zakopałeś się! Szybko, potrzebujemy pomocy! Maverick zdecydował, że to Mia jest najsilniejszym monster truckiem. Udało się jej przenieść Mike'a wraz z ciężarami przez linię mety. Wygląda na to, że wróciliśmy do punktu wyjścia. I teraz dalej musicie się siłować. Hej, chłopaki, czy już coś złowiliście? Wow, to mi wygląda na grubą rybę. Max, zwijaj żyłkę. Ciągnij, Max. No pięknie. I w dodatku zgubiłeś swoją wędkę. Milo, Mitch, to niemiłe z waszej strony tak się śmiać. Max, dokąd jedziesz?
Max! Trochę tutaj strasznie. No dobrze. Max, ten most nie wygląda bezpiecznie. O-o, on będzie chciał przejechać. Max, szybko, dodaj gazu! A niech to! Mało brakowało do tragedii! I jak teraz wrócisz do domu? Siemaneczko, Mavri! Max ma kłopoty. Pojechał w las, potem przez most, który się zawalił. Teraz nie może wrócić do domu. Pomożesz nam, Mavri? Doskonale! Zatem ruszajmy do akcji! Chłopaki, pomożecie nam znaleźć Maxa? Hej, to właśnie przez was się obraził. Nie powinniście się z niego śmiać. Tak lepiej. Zatem bierzmy się za poszukiwania. Najpierw musimy przejechać ten las, żeby dotrzeć do strumyka. Max, przybyliśmy z pomocą! Maverick, czy masz już jakiś pomysł? Chłopaki, a co tam kombinujecie? A, już rozumiem. Max, musisz teraz przejechać. Dobrze ci idzie. Oby tak dalej. Wow! Ale ryba! Dobra robota, Max! Ciekawe, co będzie w następnym odcinku! Hej, Marty! Hej! Chyba ktoś dotrzymuje ci towarzystwa w zabawie! Hej!
Jesteś pod wrażeniem? Ja. Chcesz pokazać mi, jak szybko możesz jechać? Wygląda na to, że Marty zaraz będzie oślepiony przez słońce. Marty, uważaj! Widzisz go, Mia? Lepiej zawiadomy Mavericka. Hej, Maverick! Maverick! Iba? Na naszej górce miał miejsce wypadek. Ktoś potrzebuje twojej pomocy. Marty chciał zaimponować mi i przez przypadek wyleciał z klifu. Masz rację. Z pewnością przyda nam się pomoc Mirandy. No nie, wy znowu się kłócicie? Całe szczęście to nic poważnego. Maverick bardzo potrzebuje pomocy Mirandy. Marty powinien być gdzieś tutaj w lesie. Nigdzie go nie widać? On musi być gdzieś tutaj. Co to było? To Marty! Całe szczęście, spadłeś na te drzewo, a nie na ziemię. Masz rację. Jak go stamtąd ściągniemy? Oczywiście. Mia może go zepchnąć. A wy tymczasem zróbcie kubkę z liści na miękkie lądowanie dla Martiego. Mia, czy mogłabyś delikatnie wypchnąć Martiego z tego drzewa? Gotowy? Okej, lecimy! Już dobrze, Marty. Miranda zaraz się tobą zaopiekuje.
Luna, mala. Anana, mina, mana, manow. Mana, mana, pa. Marty, jesteś wielkim szczęściarzem, że masz tylu wspaniałych przyjaciół. Do zobaczenia w następnym odcinku! Ciekawe co porabia Moe. Z jego garażu wydobywają się głośne dźwięki. Moe, czy wszystko w porządku? Masz rację, nie wiadomo ile jeszcze wytrzyma te drzewo. Okej, pójdę po Mavericka. Hej Maverick, testujesz nowe zawieszenie? Moe ma kłopoty. Spadł z klifu i wylądował na drzewie. Musisz go uratować. Prosisz Mię? Chyba pojechała na wycieczkę. Okej, w takim razie poprosimy Milo i Mitcha o pomoc. Całe szczęście, że urosło tamte drzewo, co? Okej, bierzmy się do pracy. Mitch mają dzisiaj wolne? Moe, trzymaj się! Maverick wciąż szuka pomocy! Malcolm, potrzebujemy twojej pomocy! Szukamy Milo i Mitcha! A może są w domu? Tutaj ich nie ma. Szukamy dalej. Znalazłeś ślad, Malcolm? Okej. Okej, ślad kończy się tutaj. Są tu ślady kremu od słońca? To może oznaczać tylko jedno. Tak jest. Ach tak, Malcolm, przecież mamy kilka plaż w naszym mieście. Ciekawe, na którą pojechali. Na tą najbardziej słoneczną. Oczywiście. Nie.
jesteście, chłopaki? Potrzebujemy waszej pomocy. Mo utknął na drzewie na ścianie klifu. Musimy go natychmiast stamtąd wyciągnąć. Gazu, chłopaki! Mo, trzymaj się! Maverick już tu jest! Jedzie z pomocą! To Mia! Mia, to było w samą porę. Skąd wiedziałaś, żeby tu przylecieć? Aha, byłaś u Mavericka i widziałaś, co się stało na jego monitorach? Ale dzisiaj mieliśmy dużo szczęścia. Wielkie dzięki, Mia. Do zobaczenia, moi przyjaciele. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, Milo i Mitch. Ten betonowy blok wygląda na bardzo ciężki. Tylko ostrożnie, Milo. O nie! Mitch, nie rób tak. Zobacz, Milowi coś się stało. Co tutaj się dzieje? O nie, Milo stracił panowanie! Milo, zatrzymaj się! On niszczy wszystko, co stanie mu na drodze! Mitch, trzymaj się mocno! Maverick, uważaj! Milo stracił panowanie nad sobą i jedzie tutaj! Musimy go natychmiast zatrzymać! Zaraz komuś stanie się krzywda! Masz rację, sami go nie powstrzymamy. Będziesz musiał użyć swoich dopalaczy. Mike, Mitch zrzucił potężny blok betonu na głowę Milo, a wtedy Milo oszalał. Czy mógłby zbudować mur, tak żebyśmy mogli go powstrzymać? Dzięki, Mike. Hey.
widzisz ich gdzieś? O, tam są! I zbliżają się do klifu! Dalej, w drogę! Świetna robota, Maverick. A teraz zobaczmy, czy zdołasz ich dogonić. Świetny ten mur, Mike. Nie ma szans, żeby przez niego przejechali. Uwaga, nadjeżdżają. Mike, uważaj! Uch, na szczęście to zadziałało. Milo, jesteś cały? Co mówisz? Twierdzisz, że tornado przeszło przez nasze miasteczko? Ha, ha, ha. Ty z pewnością nic nie pamiętasz. Zupełnie oszalałeś zaraz po tym, jak Mitch zrzucił ci na głowę potężny blok z betonu. Mike mówi, że pomoże wam z tym betonem. Dzięki czemu już nie będzie ryzyka, że znowu coś spadnie ci na głowę. Trzymajcie się, chłopaki. Do zobaczenia. Hej, chłopaki! Idealny dzień na ryby! Na co czekacie? Marty obiecał, że przyjdzie, ale jeszcze go nie ma? Możecie zaczynać we dwójkę, a kiedy on się pojawi, dołączy do was! Mike, chyba coś bierze. Czy to butelka? Butelka z wiadomością. To jest mapa. Powinniśmy o tym powiedzieć Maverickowi. Wow, Maverick, to było niesamowite! Wybacz, że przeszkadzam ci w ćwiczeniach skoków, ale Moe i Maverick znaleźli wiadomość w butelce. Musisz natychmiast tam pojechać. To jest sygnał! Mają mapę, ale nie wiedzą, co ona oznacza. Potrzebuję twojej pomocy, żeby rozgryźć tę zagadkę. Mia, ty zawsze jesteś gotowa na przygody, a Maverickowi mogłabyś się przydać. Maverick i Mia są tutaj, żeby wam pomóc, przyjaciele. Sądzicie, że to mapa prowadząca do skarbu?
malało. A ty co o tym sądzisz, Mavri? Czy to mapa skarbu? Nie sądzisz? O, mama, inna ma. Chłopaki, opowiedzcie Mavrikowi, gdzie to znaleźliście. Skoro butelka była w wodzie, to skąd się tam znalazło? Co zobaczyłaś, Mia? O, balo. Mubala. Tam jest dym. Ktoś musi być na wyspie. Mia, szybko poleć tam i zobacz. Ktoś potrzebuje pomocy. To Marty. Pewnie skończyło mu się paliwo. Trzymaj się, Marty. Mia zaraz sprowadzi pomoc. Co? Marty utknął na wyspie? Teraz wszystko ma sens. To Marty wysłał tę butelkę, żeby zawiadomić nas, gdzie jest. Mia, użyj swojego haka i zrzuć go Martiemu. Wtedy on się go chwyci, a ty ściągniesz go tu na brzeg. Trzymaj się tego, Marty. Mia zaraz cię pociągnie. Świetna robota, Mia. Wygląda na to, że to ty złapałaś najgrubszą rybę. Dziękujemy za pomoc, przyjaciele. I do zobaczenia w następnym odcinku. Miłego wędkowania. Doskonale! Boisko naszego miasta Monster Trucków jest już prawie gotowe. Max? Czy coś nie tak? O mój Boże! To jest meteoryt! Uff, chłopaki, mogliście nim oberwać! Ależ on zrobił wielką dziurę w ziemi! Anbo, bibi, mili, mali, babu! Milo, Mitch, uważajcie! Zaraz tam wpadniecie do środka! O nie! Milo, Mitch! Lepiej zawiadommy Mavrika! Musimy uratować Milo i Mitcha z tej dziury! Hej, Mavrik! Przygotowujesz się na obserwację meteorów dzisiejszego wieczora? Zgadnij co? Meteoryty już spadły! Dwa meteoryty spadły na nasze boisko do piłki nożnej przed chwilą! A Milo i Mitch wpadli do dziury, którą zrobiły te meteoryty! Chyba będziemy potrzebować największego pojazdu w naszym mieście Monster Trucku.
Mike, dwa meteoryty spadły na nasze boisko. Aha. A przecież dzisiaj mamy wielki mecz. Czy możesz nam pomóc? Chłopaki, uspokójcie się. Teraz nie czas na kłótnie. Wasi przyjaciele przyjechali was wyciągnąć. Okej, Mike, zaczynaj. Chyba potężna siła Mike'a tutaj nie wystarczy. Masz jakiś inny pomysł, Maverick? Mike, pojedź do Mavericka. On będzie cię potrzebował. Nieźle, kowboju. Okej, teraz ciągnij! Dobry pomysł, Max. Pomóż Mike'owi pociągnąć tą linę. No kurczę, jest trudniej niż się spodziewałem. Masz rację, Mike. Potrzebujemy jeszcze więcej pomocy. Inaczej nici z naszych prób wyciągnięcia Milo i Mitcha. Hej, przyjaciele. Przepraszam, że muszę wam przerwać, ale potrzebujemy was na naszym boisku do piłki. Już dobrze, przyjaciele. Sprowadziliśmy więcej pomocy. Ta sytuacja jest beznadziejna. Dobry pomysł, Maverick. Mamy tutaj więcej przyjaciół. Poprośmy ich o pomoc. Marty, to nie było fair. Może i są mniejsi od ciebie, ale są równie silni jak ty. Musimy wyciągnąć Milo i Mitcha z tego krateru. A następnie Mike dokończy przygotowania do naszego meczu. Gotowi? 3, 2, 1, ciągniemy! Coś się rusza, Maverick? Nareszcie! Oni się ruszają! Dalej, przyjaciele, nie przestawajcie! Jeszcze tylko trochę! Maverick, to bez znaczenia, że jesteś najmniejszy. Liczy się to, że chcesz pomóc. Tak jest! Wszyscy razem! Już prawie udało się! Wspaniała praca zespołowa, moi przyjaciele! Coś nie tak, Mike? Mike ma rację. Mamy wciąż dużo pracy do zrobienia. Doskonale! Nasze boisko jest już gotowe. Możemy rozpocząć mistrzostwa! Miłych rozgrywek, moi przyjaciele! I do zobaczenia następnym razem!